BMW serii 2, F46, silnik B47 dwulitrowy i kolejny przypadek zaniedbania. Autko serwisowane było na bieżąco w ASO. Trafiło do nas z brudnym kolektorem, naczyszczenie kolektora. Sprawdziliśmy przed rozpoczęciem prac czujnik temperatury. Temperatury paliwa, z którego wylało się mnóstwo ropy i generalnie jest katastrofa. W całej wiązce jest olej napędowy. Wszędzie, w każdej wtyczce, z przepływomierza to się też wylało. Cała wiązka zatankowana, wszystkie nastawniki, czujniki. Wszystko pływa w oleju napędowym. No i niestety koszta będą spore, żeby to naprawić. Otworzymy jeszcze sterownik, zobaczymy jak to wygląda. Ale na tą chwilę nie prezentuje się to dobrze. 150 tysięcy przebiegu i niestety taka poważna awaria. Można było tego uniknąć, lecz niestety zaniedbania poprzedniego serwisanta do tego się przyczyniły. Kości od sterownika też jest dużo ropy, także jeszcze będziemy musieli otworzyć sterownik, zobaczyć jak wygląda elektronika. Tak to się prezentuje. Jak na 150 tysięcy to dosyć dużo tego nagaru. Mamy już wiązkę w większej części wyciągniętą. Bardzo długo nie było jeżdżone na tym uszkodzonym czujniku, ponieważ naprawdę każda wtyczka tłusta. Chyba tylko jedna jest sucha, a reszta, wszystko wszędzie jest ropa, także proces zaciągania oleju napędowego w wiązkę trwał. Najlepsze. Miejmy nadzieję tylko, że nie uszkadzało różnych czujników, przepływomierzy, nastawników. No okaże się w trakcie, no, też nie będziemy wymieniać tego wszystkiego, bo przewyższyłoby to wartość tej jednostki napędowej, jakbyśmy mieli kupować wszystkie rzeczy po kolei. Czyścimy co się da, czyścimy sterownik, poskładamy to na nowej wiązce i zobaczymy, czy jeszcze będą występowały jakieś błędy. Bardzo też jest problematyczne nastawnik turbosprężarki. Już mieliśmy taki przypadek, że po zdjęciu tych blaszek zobaczymy ile wyleje się ropy. Jeżeli będzie dużo bardzo, no to będziemy musieli go założyć nowego. Ponieważ kiedy zostawiliśmy, próbowaliśmy to osuszyć, nic to nie dało. No a to się zemści z czasem. Także nastawnik fajnie by było wymienić tutaj. Jeżeli będzie bardzo dużo ropy w nim, wymienić go na nowy. Turbosprężarka nie ma luzu, może zostać, nic tutaj się z nim nie dzieje. Nagar sobie też wyczyścimy, kanały, głowicy, wszystkie czujniki, nastawniki wymyjemy, wydmuchamy. Kolektor mamy już wymyty. Jeszcze delikatnie trzeba będzie go poprawić. Mamy naszą magiczną kuwetkę, a tutaj mamy następne dobrodziejstwo. Ekologia pełną gębą. Ładny syf. I to jest to, czego ASO twierdzi, że się nie czyści. No ja wiem, że się nie chcecie panowie pobrudzić. Nam się też nie chce, ale żeby to było zrobione dobrze, niestety to trzeba się poświęcić, wygrzebać delikatnie nożykiem z grubsza, tyle ile można. Zawory oczywiście zamknięte, żeby nic nie wpadło do komory spalania. No a resztę to już zrobi ultra, o, światełko zgasło, ultra nowoczesna maszyna do czyszczenia kanałów głowicy. Piaskareczka, łupiny z orzecha i jedziemy. I będzie jak nowe na następne 100 parę tysięcy. Jeżeli oczywiście będziemy wymieniać oleje,
silnikowy na czas, jeżeli będzie układ EGR-u sprawny. No i jeszcze kilka czynników ważnych. Także tak to wygląda. No, trzeba było tutaj troszkę powalczyć, żeby to doprowadzić do takiego stanu, ale już jest dobrze. Wyczyszczone zawory, kanały w głowicy, także montujemy kolektor ssący i czekamy na wiązkę silnikową. I came from the...